raz pierwszy miałem przyjemność rozmawiać z grupą In Crowd. Wydaje mi się, że to był chyba wasz pierwszy koncert, tak, poważniejszy, w warszawskim klubie Filtry. Była ogólna atmosfera napięcia i wyczekiwania, co to będzie. Okazało się, że było to coś zupełnie nowego na warszawskiej, to mało, na polskiej scenie rockowej. Od 20 grudnia 92 roku to się sporo rzeczy pozmieniało. Zagraliśmy trochę koncertów, podpisaliśmy kilka papierków, zrobiliśmy trochę rzeczy wokół siebie, w ogóle ze sobą, ze swoim graniem, w ogóle ze wszystkim, wiesz. No i co, no, porównasz ten nasz występ 20 grudnia wtedy z naszym występem dzisiaj, myślę, że będzie różnica duża i to chyba jest właśnie cały pozytyw tej całej sytuacji, że będzie różnica, wiesz. Do przodu, progres jest zdecydowany. Że podpisaliście jakiś bardzo korzystny, wręcz bezprecedensowy kontrakt. Jakieś bajońskie sumy tam wchodzą w grę. Bajońska suma się zrobiła w momencie, jak się wszystkie sumy dodało, które się jakby składają na ten kontrakt. To jest bardzo dobry kontrakt, jak nasz zespół nasz. Jesteśmy z niego bardzo zechcielibyście, ja oddam ci mikrofon teraz, bo tak będzie prościej, żebyś zechciał powiedzieć o szczegółach, bo na razie no mówimy bardzo ogólnie. Znaczy wiesz, umówmy się w ogóle, że nie chcemy w ogóle gadać o pieniądzach. Płyta wychodzi w Polsce i nie tylko w Polsce. Przez firmę Inno Nuclear Blast wychodzi pewien nakład w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Gwarantuje nam trasę promocyjną, zrobienie kilku teledysków, rozpromowanie tego w radiu. Między innymi dzięki temu kontraktowi mamy możliwość grania tutaj, wiesz. To są różne takie rzeczy, które się składają na to wszystko. Ciebie widziałem ostatnio w klubie Van Beethoven, gdzie grałeś ze Stilawem, o ile się nie mylę, w którym Polak gra na perkusji. Jak to się stało, że tam się znalazłeś? Wiadomo, że zespół T-Law słynie z ciągłej rotacji, a może bliżej z pierwszej ręki wiadomości. Znaczy z pierwszej ręki. Stało się to w bardzo prosty sposób. Ja chciałbym poprzedzić moją wypowiedź krótkim wstępem. Polski rynek muzyczny wygląda mniej więcej w ten sposób, że jest bardzo, właśnie nie ma konkurencji, jest bardzo niewielu ludzi, którzy reprezentują wysoki poziom, niezależnie od dziedzin, które uprawiają. Tak samo jest z muzykami, tak samo jest z menadżerami, tak samo jest z organizatorami koncertów, tak samo jest z ludźmi, którzy nagłaśniają, tak samo jest pewnie z adwokatami i nie wiem, handlarzami owsem, dajmy na to. Lekarzami. I z lekarzami, tak. Być może też, chociaż tutaj to tak, no, powiedzmy, to twoje zdanie. Go, bo jest na dziennikarstwie. I teraz tak, i w związku z tym, że od zespołu T-Law odszedł Janek Benedek, który grał tam wcześniej na gitarze i który był w jakimś tam sensie człowiekiem, który całość organizował w kupę i był odpowiedzialny za kształt tego zespołu i jego oblicze.
W związku z tym, że odszedł, Munich się zaczął rozglądać za innym gitarzystą, którego zastąpi jakieś swoje piętno na zespole Tilaf odciśnie nowe. No i się rozglądał. I rozglądał się za pomocą jakiegoś tam, czy na drodze jakiegoś tam plebiscytu, który ogłaszał w prasie, przynajmniej wobec. No okazało się, że niestety nie ma ludzi odpowiednich na to stanowisko. I zdecydował się na mnie, na osobę, którą mnie się wydaje jest niespecjalnie odpowiednia i niespecjalnie pasująca do grupy. Ja się czuję normalnie, no. Na razie się czuję jak człowiek taki, który odgrywa cudze rzeczy, bo nie gramy na koncertach kompozycji, w których coś ja zrobiłem, tylko odgrywamy stare numery. Jaką lubi Muniek i ją lansuje, a wygrać coś zupełnie innego. To wypływa po części z tego, jak Muniek śpiewa, że nie umie śpiewać, a mimo to i tak jest zajebisty na scenie, że se pleni na scenie, a to są inne rzeczy. Zespół ma inne instrumentarium, ma w składzie klawisze, zupełnie inaczej brzmi w ogóle. To jest oczywiste, że te dwa zespoły nie są w ogóle, w żaden sposób nie dadzą się porównać. A sprawa dojścia Majczaka do zespołu Tilaf była bardzo prosta. Jeśli miałby grać jakiś gitarzysta, który oprócz tego, znaczy nie było gitarzysty, który mógł się w całości poświęcić zespołowi Tilaf i sprawi, i jest już sprawa już czysta, taka prozaiczna, życiowa. Jeśli dochodzi gitarzysta zespołu InCrowd, z którym ja jestem związany jako członek zespołu Tilaf InCrowd, to sprawy dopasowywania dat koncertów, wyjazdów, różnych spraw, wywiadów, telewizji i tak dalej jest prostsza. To był jeden z argumentów, który był dość ważny, aczkolwiek wiesz, no. W toku znajomości Majczaka z Zygmuntem się okazało, że tam mają swoją taką, wiesz, półeczkę, na której się dobrze rozumieją. Myślę, że się świetnie dogadują. Majczak teraz stoi przed taką, wiesz, decyzją, bo niedługo Tilaf podpisze kontrakt taki na następną płytę studyjną, już będzie to podpisywane imiennie. Będzie podpisywane imiennie, on składając swój podpis zobowiąże się do tego, że tą płytę zrobi. Więc wiesz, więc... Będziesz musiał o to wszystko zapytać za, nie wiem, za miesiąc, za półtora, wiesz, wtedy będzie wiadomo dokładnie. Ale w każdym razie jakby podsumowując, zamykając całość tego tematu, to zespół Tilaf nie ma żadnego wpływu na zespół InCrowd. Nie ma i odwrotnie też. W sensie muzycznym są to zupełnie dwa odrębne światy. Jeśli ktoś mnie pyta, czy można być w tym sensie schizofrenikiem na scenie, to mu odpowiadam, że trochę tak. Yeah.
Czego słuchacie prywatnie najchętniej? Znaczy, proszę bardzo, nie musisz się wcale wzdragać przed sugerowaniem nam tego, że kalkujemy, bo kalkujemy, wszyscy kalkują. W roku już właściwie wszystko zrobiono i można tylko podać troszeczkę innym brzmieniem, troszeczkę innym imageem, ale a to właściwie wszystko już było i to jest powtarzane po raz kolejny. Słuchamy zasadniczo rzecz biorąc tego samego. No, ja nie wiem, co tam mówiłem. Pewnie mówiłem coś o Living Color, pewnie mówiłem coś o... Red Hot Chili Peppers. Znaczy, była taka sytuacja przez te 14 miesięcy, moda lansowana przez MTV po prostu się zmieniła. Zespoły, które wtedy były maksymalnie na topie, czyli Living Color, Red Hot Chili Peppers, teraz jakby pod naporem tego całego grunge'u, czy to już nie jest nawet grunge, wiesz, z tego zachodniego wybrzeża jakby przycichły. Ale jeśli ktoś nas się pyta, wiesz, o związki z grunge'em, to jest to w ogóle niewcelowane pytanie, bo tak jak chłopcy tam powiedzieli w jakimś wywiadzie do gazety, no w naszej muzyce grunge'u to jest 8% może, po prostu, wiesz. I to jest też na takiej zasadzie, że nam się podoba, pewnie podobają się chłopcom, wiesz, zespoły grunge'owe, nowe, ale jest w każdej naszej głowie, Marcin to niedawno super w ogóle wymyślił rzecz, w każdej naszej głowie tkwi taka piramida. Piramida zespołów, które w ogóle zrobiły coś na światowym rynku muzycznym kiedyś i teraz. I każdy z nas dobrze wie, że tak najważniejsi to są i tak Rolling Stonesi. Wiesz, te Living Color, Red Hot Chili Peppers to się mieszczą gdzieś po boku. I to, że się zachwycano akurat Alice in Chains, bo nam się podoba jakiś numer, nie znaczy, że twierdzimy, że jest to lepszy zespół od Rolling Stones. Wiesz. Jesteśmy w sumie bardzo tacy inteligentni i wiemy, o co chodzi, jak nam się wydaje. I osadzani generalnie w tradycji i w kanonach i jesteśmy bez wszelkich takich wszelkich ambicji. Znaczy, wyjścia poza tak, że jeśli się pojawi za miesiąc zespół Whale, który jest bardzo ciekawy, wiesz, to zaraz zrobimy numer pod Whale, wiesz. Jakbyście mieli wymienić tylko jedno nazwisko muzyka, który gra na waszej pozycji, to znaczy ty wokalista, ty perkusista, gitarzysta, basista, to co byśmy usłyszeli pod każdym względem. Ulubionego muzyka, o to ci chodzi, tak? Tak, który gra na basie. To byłby, tak, ja się nazywam Schuster, gram na basie. Ja uważam, że najlepszym basistą rock'n'rollowym jest Duff McKagan z Guns N' Roses. Nie dlatego, że się popisuje, w ogóle nie klanguje, gra tylko kostką, ale brzmi najlepiej na świecie, jest w ogóle super gościem. I w ogóle to koniunkturalna odpowiedź była, bo Guns N' Roses, każdy wie, hała, popularny zespół, w ogóle komercja, total, 30 milionów płyt. Ale basista mają najlepszego i tak na świecie. Dziękuję. Bardzo, bardzo odważna opinia. Ja mam... Znaczy... Ja właściwie to nie mam takiego ulubionego gitarzysty, bo ja wiem, że jest ich... Że... Tak trochę polecę hołdysem, ale jest ich wielu i każdy, jest ich co najmniej 20 takich bardzo ważnych i każdy bardzo wiele dla mnie zrobił. Oczywiście, ale jakbym miał jednego wymienić, to pewnie byłby to Keith Richards. Pewnie. Mimo, że zupełnie... To znaczy tak, ja kocham Living Color, podoba mi się ten William Calhoun cały, co tam gra, ale w ogóle go olewam, jak patrzę na Charlie Wattsa, rozumiesz, z Rolling Stones. Bardzo mi się Charlie Watts podoba. Jest to zajebisty dziadek, który to wszystko wymyślił. Ci wszyscy, te wszystkie garkotuki na całym świecie pewnie sobie nie zdają sprawy, że ten człowiek jest najważniejszy. Bo on to ma wszystko tutaj w serduchu, wiesz. Richards powiedział, że to jest jedyny biały bębniarz, który swinguje. Wiesz, to jest chyba prawda. Wokal. Bon Scott. To jest człowiek, który się kilka lat temu zażegał na śmierć, ale... A był fajny. Bon Scott, pierwszy wokalista AC/DC. I w tej konwencji teraz, jak już usłyszałeś to wszystko, możemy wsadzić w... po prostu wszystkim ludziom, którzy powiedzą nam, że teraz zżynamy, wiesz, z Red Hot Chili Peppers, z Alice in Chains, nie wiem, z Living Color, z Soundgarden, czy z jakiegoś innego tego ale typu. Ale wyszła ciekawa prawidłowość. Dwóch z was gra w zespole T-Love. Ty wymieniłeś Keitha Richardsa, ty wymieniłeś Charlie Wattsa, czyli jest jednak... Jest to naprawdę trochę logiczne. Jest to logiczne, jest to, wszystko się kręci. Tu wiecie, co powiedział Billy Gibbons, jeden z liderów, gitarzysta zespołu ZZ Top.
jaki zespół by chcieli widzieć jako support przed swoimi koncertami? Powiedział, że chyba najlepsi byliby Stonsi. To są Brodacze, Wieśniaki. Musimy kończyć, bo idziemy grać. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.